Parki to największe skupiska zieleni miejskiej. Są jej najstarszą formą i choć w dużej mierze są sztucznymi tworami zaprojektowanymi przez człowieka, stanowią ważny element istniejących oraz planowanych układów urbanistycznych naszego miasta. Parki miejskie pełnią przede wszystkim funkcje estetyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe. I choć różnią się pod względem zajmowanej przestrzeni oraz jakości posiadanego drzewostanu, wszyscy dostrzegamy ich walory zarówno estetyczne, jak i użytkowe. Warto jednak wiedzieć, że parki pełnią również funkcje edukacyjne, ekologiczne, zdrowotne i sportowe, a także łagodzą niekorzystne warunki klimatyczne. Warto również pamiętać, że parki wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter naszego miasta. Lubin posiada obecnie 10 parków miejskich. Zapraszamy do Parku Wrocławskiego. Park Wrocławski zajmuje powierzchnię ponad 16 hektarów. Znaczna jego część to fragmenty leśne nad rzeką Zimnicą, na park zaadaptowany już w XIX wieku. Na terenie parku występuje bardzo wiele drzew cennych zarówno pod względem walorów krajobrazowych, jak i wymiarów. Znajdziemy tutaj okazy buków zwyczajnych oraz miarach drzew uznawanych za pomniki przyrody. Są tutaj długowieczne i wolno rosnące piękne dęby. To drzewa, których sędziwe osobniki dożywają kilkuset lat oraz osiągają bardzo duże rozmiary. Park Wrocławski to ogromne bogactwo drzewostanu. Znajdziemy więc tutaj także takie gatunki drzew jak klon zwyczajny, lipa szerokolistna, wierzba krucha, piękne okazy platanu klonolistnego, czarnej topoli, modrzewia europejskiego, jarzęba szwedzkiego, a także brzozy brodawkowatej. Są tu także ciekawe okazy robini akacjowej. To drzewo pochodzące z Ameryki, sprowadzone zostało do Polski na początku XVII wieku i co można zaobserwować właśnie w parku, posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. Jeden z najciekawszych parków w sumie na terenie Lubina, dlatego że to jest park, który ma pewną specyfikę, jest duży. Jest to park. Wszystkie pozostałe parki to są kilkuhektarowe przeważnie, niektóre nawet nie mają hektara. Natomiast tutaj mamy ponad 16 hektarów parku, więc to jest coś takiego ciekawego. Drugie to, że jakby powodem powstania, albo może nie powodem, tylko miejscem, w którym on powstał, to jest miejsce naturalne Doliny Zimnicy, czyli głównej rzeki Lubina, gdzie wykorzystano to, że tam była ciekawa przyroda. Zawsze Doliny Rzeczne to jest najciekawsza przyroda, zresztą w naszej szerokości geograficznej tam jest najbujniejsza zawsze przyroda. I tą przyrodę my możemy tam odszukać. Mimo że Zimnica została mocno uregulowana, ona w tej chwili biegnie, jej nurt jest ujarzmiony, ona całkiem inaczej płynęła. Ona tworzyła takie meandry, tworzyła dzięki temu różne miejsca do życia dla różnych zwierząt. Dzisiaj to jest w zasadzie kanał. Ale ten kanał o tyle jest może ciekawy, że w jego otoczeniu zachowały się pewne fragmenty, które wskazują na to, że przeżyły tam pewne elementy związane z łęgami, czyli z tymi najżyźniejszymi, najbogatszymi lasami w naszej szerokości geograficznej. One są porównywane u nas z dżunglami, jeżeli chodzi o bogactwo przyrodnicze. I tutaj też możemy taki fragment łęgu wierzbowego i fragment łęgu topolowego zobaczyć, chociaż te topole, które są tam, są mieszańce z topolą osiką, one już dawno uciekły od tego pierwowzoru, który kiedyś tam rósł, ale to też jest dosyć ciekawe. We wschodniej, dzikiej części parku, w pobliżu koryta rzeki Zimnicy, znajduje się półhektarowy staw, wokół którego wykształciła się bogata roślinność wodna i szuwarowa, tworząc odpowiednie warunki do bytowania, żerowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt, często bardzo rzadkich na tym terenie. Kto się tutaj wybierze, ma szansę zobaczyć ptaki wodno-błotne, płazy ogoniaste i bezogoniaste oraz bezkręgowce. Staw stanowi doskonały przykład działającego ekosystemu, a wbudowany pomost prowadzący w głąb stawu ułatwia obserwację flory i fauny. Jest tam malutkie oczko wodne, które wykorzystano do tego, żeby przystosować go do dydaktyki. Ona ma tą charakterystykę, że ona ma cały czas łączność z rzeką, czyli poziom wody i to, co się dzieje w tym oczku wodnym, zależy od tego, co się dzieje w Zimnicy, tak jak zawsze było na takich terenach. I to oczko wodne właśnie żyje, jeżeli byśmy obserwowali w ciągu roku, to będziemy widzieli, że ono będzie miało zmienny poziom wody.
samo Oczko jest czymś wyjątkowym, dlatego że miasto tutaj się zdecydowało, żeby pokazać swoim mieszkańcom, jak funkcjonują właśnie tego typu zbiorniki, takie malutkie zbiorniki wodne, jaką rolę odgrywają w przyrodzie, dlatego to tam zostało to przygotowane. Całe dno i cała powierzchnia i też brzegi zostały przy pomocy przyrodników tak ukształtowane, że odtwarzają naturalne procesy i naturalne ukształtowanie małych zbiorników wodnych. Tam mamy odpłycisk po dosyć głęboką wodę, z tym, że takie zbiorniki pełniły rolę miejsc, do których przychodziły płazy, tam się rozmnażały i ten zbiornik właśnie taką rolę pełni. Do tego jest właśnie potrzeba, żeby nie było za dużo wody. No i dla niektórych płazów, na przykład niektóre albo w ogóle ryby są zagrożeniem takim, że nie mogą przeżyć. I dlatego tutaj w tym zbiorniku jest taki trochę dysonans do tego, że pewnie ludzie chcąc też mieć tam ryby, takie ryby tam wpuszczali. Natomiast to dla niektórych płazów, szczególnie dla traszek, jest zabójcze. One nie przeżywają tego. Oczywiście tam zostało też to przewidziane, dlatego są też takie płycizny, gdzie ryby nie mogą praktycznie wpłynąć i pewnie to jakoś się uda użyć. Tam przywieziono również rośliny, które były kiedyś charakterystyczne dla tej doliny, natomiast teraz już tutaj nie występują. Jest tam na przykład taka osoka aloesowata. Ona się tak nazywa, dlatego że jak na nią spojrzymy, to aloes rosnący w wodzie. Ma taki kształt, jest kolczasta, jest bardzo ładną rośliną. Kwiatki ma malutkie, drobne, ale sama roślina jest bardzo dekoracyjna i potrafi nad Odrą zarosnąć całe Starorzecza, czyli cała powierzchnia Starorzecza może być takim pokryta. Tutaj została wprowadzona, jest pod pewną kontrolą, więc dlatego tego zbiornika nie zajmuje. Nieopodal stawu rośnie piękny okaz olszy czarnej o bardzo nietypowym dla tego gatunku nisko rozłożystym pokroju korony drzewa. Swoim kształtem przypomina parasol. Park to bogate skupisko nie tylko drzew, ale również licznych gatunków krzewów ozdobnych. W Parku Wrocławskim znajdują się trzy głazy narzutowe, z których dwa położone są niedaleko koryta Ziemnicy. Są one pozostałością działalności lodowca na naszym terenie. To znowu pokazuje nam, jaką historię ma ta ziemia. Dlatego, że tutaj były zlodowacenia, czyli były te okresy, kiedy lądolód docierał do tych miejsc i przynosił różne głazy, które są głazami w większości ze Skandynawii, więc tutaj możemy zobaczyć, jakie kamienie są, mówiąc w skrócie, w Norwegii czy w Szwecji, dlatego że ten lądolód był w stanie przynieść właśnie takie kamienie. I jeżeli przejrzymy ten park, to znajdziemy tam kilka właśnie takich głazów narzutowych, które zostały specjalnie zachowane, żeby pokazać też właśnie taką historię ziemi. Na początku lat 70. ubiegłego wieku park został powiększony, dzięki czemu zyskał dodatkowy obszar z ciekawą roślinnością i nowymi nasadzeniami. Ten park, jeżeli zobaczymy, to ma takie ukształtowanie, że mamy przejście od Doliny Rzecznej, czyli dosyć nisko położonych terenów podmokłych, wilgotnych, bagiennych prawie że, do terenów wyżej położonych, gdzie ukształtowały się lasy grądowe, które nie potrzebują takiej dużej wilgoci. I to jest pewne przejście. Jeżeli osusza się teren, to one z łęgu przechodzą w grunty. My tu możemy to zobaczyć na takiej przestrzeni właśnie, że wychodząc z tych bagien, wyjdziemy na tereny wyższe, gdzie są grunty, gdzie rosną dęby, gdzie rosną różne drzewa, które są związane właśnie z tymi siedliskami grądowymi. Czyli możemy też zobaczyć, jak funkcjonowała kiedyś Dolina Rzeczna. Dno, tam gdzie rzeka wylewała, tam były łęgi, czyli było bagiennie. Natomiast tam, gdzie nie wylewała rzeka, ale też rośliny miały dostęp do wody, kształtowały się grądy, takie żyźniejsze lasy i tutaj mamy taki charakter właśnie takiej doliny. Dlatego ten park jest wyjątkowo ciekawy i przyrodnicy albo bardzo zainteresowani przyrodą tam naprawdę dużo znajdą dla siebie takich elementów. Dlatego, że ten fragment, który jest na dole, ma charakter takiej prawie dzikiej Doliny Rzecznej. Można tam sobie się poczuć tak trochę bardzo swobodnie, tak jak w naturalnych siedliskach właśnie tego typu. Warto wiedzieć, że przez Park Wrocławski biegnie również fragment ścieżki przyrodniczej, pozwalającej poznać elementy przyrody ożywionej i nieożywionej Lubina.
Park służy także mieszkańcom miasta, dlatego też w parku mieści się również niewielki amfiteatr i plac zabaw oraz służąca aktywnej rekreacji ścieżka zdrowia. Lubiński Park Wrocławski zachwyca o każdej porze roku. To tu po długiej zimie można zauważyć pierwsze oznaki wiosny. Latem w czasie upałów park daje wytchnienie i schronienie przed dokuczliwymi promieniami słońca. Ale najpiękniejszy staje się jesienią, kiedy to dojrzewają owoce jarzębu pospolitego, czyli jarzębiny zebrane w okazałe owocostany. Wokół powoli przebarwiają się liście drzew, najpierw brzozy i lipy, później buki, dęby, klony i kasztanowce. Z drzew spadają kasztany i żołędzie. Jesienią szczególnie pięknie wyglądają liście klonów, mieniące się jaskrawymi barwami w odcieniach żółci i czerwieni. Intensywne promienie słońca oświetlające kolorowe liście tworzą niepowtarzalną scenerię złotej polskiej jesieni. Potem przychodzi zima, która też ma swoje uroki. Baczny obserwator ma szansę wypatrzyć tu nawet tropy lisa i zająca.